Rada Miejska wyraziła zgodę, by prezydent ponownie zawarł porozumienie w zakresie szkolnictwa z wójtem gminy Lubin. Chodzi o to, by dzieci wiejskie od 1 września 2015 roku znów mogły uczyć się w miejskich szkołach. Za dzieci uczęszczające z gminy Lubin do naszych szkół gmina dopłacałaby miastu różnicę pomiędzy rzeczywistymi kosztami, jakie są ponoszone na wychowanie i wykształcenie dzieci, a subwencją, jaką otrzymujemy z ministerstwa. Taka międzygminna współpraca funkcjonowała od 1999 roku do 2013 roku. Dwa lata temu ówczesne władze gminy wiejskiej Lubin postanowiły przestać dopłacać do dojazdów dzieci do szkół innych niż obwodowe. Zerwała gmina, obrazili się po prostu. Nie wiem, dlaczego się obrazili. Zaprosiliśmy do Komisji Oświaty kiedyś na naszą Komisję Oświaty, żeby porozmawiać. Obrazili się, nie przyszli. Przyszedł pan Szumański, były mistrz przewodniczącego, nakrzyczał na nas i obrazili się i nie było żadnej współpracy. Koszty nauki dziecka w szkole podstawowej wynoszą miesięcznie 800 zł, w gimnazjum 900 zł. W ciągu roku gmina miałaby dopłacać różnicę w wysokości około 1 000 000 zł. Teraz ruch jest po stronie gminy. Na najbliższej sesji Rada Gminy podejmie decyzję w tej sprawie. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl. Spędź popołudnie na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.